Cześć, witajcie na kanale Marzyna i Marek. Dzisiaj przygotowania do świąt, dzień kolejny i pierczemy piernik, a wy razem ze mną. Jest to przepis Magdy Gessler, bardzo prosty. Potrzeba tylko tak, cukier, mąkę, jajka, śmietanę, przyprawę wiadomo, korzenną, miód, masło. Bardzo prosty, co roku sprawdzony przepis. Tu teraz będzie się topiło masło z cukrem i za chwilę dołożę tego, do tego miód i przyprawę z piernika. Jeszcze mam zdradzę taki sekret, mianowicie zużyłam wszystkie stare miody, które były nawet chyba z tamtego roku, nie Marzena? A tu jest tegoroczny, także wszystko będzie wykorzystane, półtorej szklanki, bo w ogóle moja porcja jest razy 1,5, żeby tego wyszło trochę więcej, bo dostaną babcie, dziadkowie, więc musi tego być odpowiednia ilość, jak już wiecie. No i co, myślę, że pokażę wam ciasto, jak już będzie gotowe, a potem zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Czas nieubłaganie płynie, a piernik prawie już skończony. Prawie, to nie znaczy, że całkowicie. Mianowicie jest już zrobiona częściowo masa. Mąka, to co widzieliście, stopione masło, miód i tak dalej. Do tego są dołożone bakali, wcześniej uprażone. Tu jeszcze gdzieś rodzinki widać, no i trzeba to wymieszać, a następnie ubić pianę i całość połączyć. I teraz ta oto piana z białek trafi do masy. Oczywiście całość będzie mieszana ręcznie, takie Mikołaje. Marzyna wybrała. Czemu wybrać Marzyna tego Mikołaja? Bo jest świąteczny. Patrzcie, jak ubita piana. Nawet się nie chce wydostać z tego gara. Marzyna, musisz mi pomóc. Trzymaj tą kamerę. Już idę. A jednak Marzyna niepotrzebna. Da się to zrobić tak. O. Całą położymy. I teraz będziemy tu mieszać. Ale się ubiła. O. Potem się to przełoży do foremek i będzie gotowe. I masa wymieszana. No i teraz do foremek trzeba to przelać. Dobra, to w takim razie teraz będziemy przejęłam rozlewać kamerę i zobaczcie teraz jest dzieło. To, że ja się obawiam, ale że Marek, jak ci. Ile tego? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, sześć. Ale wiecie, czego się obawiam? Że ten papier się może namoczyć. No ale chwila, przepraszam, do 220 stopni. Jest dobra, to do pieczenia. 220 ciast stopni, i pasztetów. Dobra, lejemy. Mogłeś zamieszać, żeby bakalie równomiernie ci weszły. Jest to zamieszane. Tyle chyba, nie? Bo to tak, tak, bo to będzie rosło, nie? Co dałeś, sodę czy? Sodę, ja nie daję nigdy proszku do pieczenia. A dlaczegoż to? Bo Magda Gessler też daje zawsze sobie. Ojej, ten i ta Magda Gessler. Ale ten piernik jest sprawdzony, co roku był robiony. No tak, jeszcze na koniec polewasz gorzką czekoladą, nie? No tu chyba za dużo na razie. Nie, dobrze, dobrze jest. Nie dolewaj, tylko lej już tam, no. Nie, to 5 chyba wyjdzie, ci powiem. No, tu najwięcej bakali ci się ostało. Mm, to dobrze, bo dziadek Marian nie lubi bakali. Nie, 4 ja uważam powinieneś zrobić to chyba. No. Mm, no bo bez sensu, tam to wyjdzie takie, wiesz, chude. Suche. No, no i dobra, patrzcie, a tak wyglądało. No i co zrobiłem? Ubrudziłem jedną foremkę niepotrzebnie piszczu. No tak, już chyba już nie będziemy jej odzyskiwać, ale nieważne. Nie, no nie. No i dobrze, fajnie masz. Tu sobie jeszcze dołóż właśnie. Ale ta paska. No pięknie. Fajna. A wiecie, od Marka piernik co roku najlepiej nam smakuje. Zajadamy się nim do kawki. Patrzcie, jakie tu profesjonalne stanowisko. Komputer, ciasto. Komputer, ciasto, myszka. No i co, dajemy radę, nie? Proszę. No cię, już tak trochę ale lat. Myślę, że Marzena ogólnie z tego powodu ma zawsze traumę. Tak, bo ja, mnie to przeszkadza, bo... A ja wam powiem, że nie, mnie to przeszkadza. On tam. Bo gdyby nie ten komputer, tu to ja bym przepis. Kartki, drukowanie, nie eko, a tak komputer chodzi w tle, będzie... No w sumie tak, no, ale troszkę miejsca brakuje, dobra. Już dobra, nie no. Roz... będziemy się proszę, tutaj... Proszę, tarą, 5 foremek. Pięknie, jakie 5? Ja widzę 4. 4, sorry, widzicie? Dobrze, na no. Ile nastawiłeś piekarnik teraz, wiesz? 180 stopni termobieg, jak zawsze. No, czy mam ci pomóc, czy dasz sobie radę? Dam sobie radę. A chodź tu. No to wow, no jedziemy. Czas. Piękne. Ile to się będzie teraz piekło? Ulala. No to się będzie piekło. No teraz ci się już wystudzi. Tak. No pewnie, że uciekać. No już mi się wystudziło, widzicie? No nie. I I na, już na ile spadło teraz? 5 stopni. Dobrze. Wiem, daję na godzinę. Także nam pokażesz już, jak będzie wypieczone. O ile nie będzie wcześniej zjedzona. Nie, 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 ja muszę to uwiecznić. To na razie. Na razie. Dzień przed Wigilią. Co tutaj się wyprawia, wyczynia? Patrzcie. W garncu gotuje się. Uuu, co tu się może gotować? Zaraz wam pokażę. Proszę.
To się gotuje. Duży gar. No i tutaj 600 gram maku. Tu odlałam sobie troszeczkę wody z tego maku. Ona jest tłuszczem, który się naturalnie wydzielił z maku. Bo stwierdziłam, że za dużo będzie tej wody i te makówki będą zbyt wodnite. A w domu aktualnie ruch. Ja siedzę w kuchni, każdy coś tam robi, w ogóle rozeszli się wszyscy. Marek w pokoju zajmuje się klatką królika, potem jeszcze musi zająć się montażem filmiku. Michasia w swoim pokoju pakuje prezenty. Część już jest pod choinką, ale ma frajdę z tego. Oczywiście nikt nic nie wie, co dostanie, to naprawdę. A tutaj dalej w kuchni pokażę Wam tak. No, część bakali, która została. Tutaj jest pierniczek Marka, ja sobie tutaj tak, wiecie, podskubuję. Pyszny. Jeszcze nam został dla babci dziadka, dla babci dziadka. Spokojnie, wystarczy. Tutaj mam owoce na kompot z suszu. Jabłka, śliwki. No, a tutaj poniżej w reklamówie, w torbie są bakalie, które wykorzystamy do makówek. Na pewno pójdą rodzynki, orzechy, migdały. Będzie się działo. Dobra, uwaga, żeby mi się mak nie przypalił. Kto tam jest łobuzem? No i właśnie, Marek przystępuje do działania. Tam serwetka, która ma przywołać królika i dać mu sygnał, że tam robimy siku, wiesz, tam się załatwiamy. I tutaj za chwilę trafi królik, żeby go osłonić przed tym agentem, który chce się do niego szybko dostać, nie? Królik się już rozkręca nowy, ponieważ... Dlaczego tak mówisz? Jak się go chce złapać, to już zaczyna się wyrywać. Tak jak George. Tak jak George. A ja Wam powiem, drugi dzień przyjmuje leki. Zakrapiamy mu oko, dostaje właśnie na odrobaczenie lek przeciwbólowy, bo tam ma jakiś problem z kręgosłupem, biodrami, jeszcze nie wiemy dokładnie. No i jest grzecz i spokojnie to, jak się go trzyma, to spokojnie można mu zaaplikować dawkę. On jest bardzo grzeczny, tylko teraz mamy problem, jak go nauczyć, żeby robił do kuwety tak jak George, tak? To czas zakończyć adwent. Dzisiaj jest Wigilia. Zacząć Wigilię. Nie, jeszcze po roboczemu, bo ja mam jeszcze trochę pracy. Częściowo już tu jest przygotowany. Zobaczcie. Co roku praktycznie ten sam, tylko zmienia się liczba gości. W tym roku w okrojonym składzie. Prezenty przygotowane. Michaśka pakowała w tym roku. Ale dużo tych prezentów. Naprawdę, Michaśka. A to są do babci i dziadków? I jeszcze trzeba kalendarz otworzyć. Ostatnie okienka, ale mamy zaległości, jak tradycja nakazuje. Zaległości są, patrzę za siebie, bo tu są kalendarze, to Michaśka bierze, a ja idę do słodkiego kalendarza. Ale ci powiem, że coś skromnie na tym stole, będziemy mieć tylko grzanki i makaron. To widzę. Ty nasz wykaże, jest mało tego kompotu. A kompotu jest mało, słuchajcie, ja uwielbiam kompot suszonych śliwek, suszone jabłka. Co tam jeszcze było? Tylko jabłka i śliwki. O, w tym roku coś skromnie, ale to z racji sytuacji chyba. No, no nie było w Oszonie, ale gruszek suszonych. Co jest? A dlaczego u mnie nie ma kompotu? Bo brak to jest... bo tu jest w ogóle 8 nakryć, ale jedno jest do zbłąkanego. Także dlatego nie ma, bo trzeba dostawić, a nie będziemy lać. Dla niespodziewanego przybysza. Tutaj jest 23, tutaj właśnie. Ja otwieram zaległe, tu oczywiście będzie maleństwo, kuleczka i tu w 24 nie będzie... Nie wiem, czy będzie karta i taki batonik. Ja też wiem, że będzie karta, tylko pytanie, jaki nominał, jak myślisz? 50 zł. O, na bogato. Uwaga. Oj, masz batonik. I uwaga. Na 10. Zika. A i tak dobrze, mogło być gorzej. Także 10 zł batonik. A Marzenka co tam? Marzenka w razie właśnie kini. Liczę, czy potraw będzie tyle, ale będzie, no oczywiście tu widzicie, no. Jeszcze będzie, wiadomo, zupa grzybowa, mamy w tym roku barszcz czerwony, jest kapusta z grzybami, kapusta z fasolą, karp, jest dorsz, jako taka ryba, wiecie, dodatkowa. Makaron, grzanki, pierogi z kapustą i grzybami, także no mamy tego makówki. Makówki też jako potrawa wigilijna są wliczane w te 12 chyba dań. Dobra, a teraz co? Aha, kalendarz. Michaśka już zabrała. Zabrała, tak? Tak, to idziemy do Michaśki. Michaśka, o właśnie tu się karpik robi. Znaczy on póki co jeszcze leży. Tu jest grzybowa. O, rewelacyjna, ale patrzcie jaki gar grzybowy, uwielbiam. Kartofle.
A fasola jeszcze? Jest fasola, jest kapusta, jest... Oczywiście fasola, tu ekspert babcia Basia. Musiała drugi raz gotować, bo za pierwszym razem jak gotowała, to włożyła do szybkowaru więcej niż 3 minuty i wyciągnęła pastę. Tak. Dobrze, taki, jak to się mówi? Pośród eplmus. Pure. Dobra. Pure, dobra. No to otwieramy. No, to otwieraj. Michasia, wow, błyszczyk? No. Moment, przyjadę tu. Bardzo ładny kolorek. Naturalny. No i co jeszcze? I 24. Gdy tam jest? Michaśka już wie, co tam o, jest. Obieraj, no. Co to jest? To wygląda jak lakier do paznokci. Chciał. Co jest? Wow, to jest jakiś... Perfum. Ale jest to perfum czy coś? Jak się popsika? Pokażę. Aż tak? Nie no, ładnie pachnie. No ładnie. Ja taki zapach. To ja w takim razie otwieram 23. Okej. Okay. A gdzie 23? No to tu jest dla Marzenki 24, ale jeszcze ale, nie dotyka. Stop, 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 tu. A tu no, 23. Czekaj, się to włożymy sobie. Zaplombowane, uwaga. To ja pierwszy. Ale halo. Co to za... Ale daj, może ja przytrzymam. Oczywiście to Marzenka trzyma. Tradycyjnie. Tradycja musi być. Uwaga. Czyli zgadujemy, będą... Oczywiście będą miśki żelki Haribo i niespodzianka w postaci... O, kuleczka dzisiaj. O, dwie paczki z racji chyba świąt. Czyli tak, Wigilia. Pierwszy dzień świąt, drugi dzień świąt. A nie lepiej Wigilii, a nie lepiej to Wigilia. A jeszcze coś tu jest. Na półce ze świecami prezent znajdziesz. No. Idę, idę i co widzę? Ale wiecie, to jest przekręt? No po prostu. Bo... To jest przekręt, bo to nie było od początku. Było. Tak? No kupiłyśmy to, ale... Tak. Nie mieściło się i myśmy takie karteczki powkładały. No i no. Właśnie, no. Muszę zobaczyć zapach. To trzymaj. No. Reakcja. No ładna buteleczka. Ładna buteleczka. Ale teraz zapach. No mi się pasuje. Ej, do odu! Ładny zapach. Dobra, to jeszcze idę dokończyć otwierańsko. Tak, to teraz czas na Marzenkę. Uwaga, uwaga. Uwaga, ale wiesz co tam będzie, bo ja wiem. Ja wiem, co wiesz, tu jest. Jakie śliczne! Zaraz je sobie założę, gwiazdki. No piękne, dziękuję. Nie wiem, czy to zobaczycie. Widać śnieżynka. No to muszę już dzisiaj wystąpić w tych kolczykach. To Marzena występuje w kolczykach, do tego a ja bransoletka. Już się spryskam, a się jeszcze dopryskam. Dopryskasz się, a ja do tego bransoletka, którą zebrałam przez, no, cały kalendarz adwentowy. Witajcie w pierwszym dniu świąt. Widzicie mnie oczywiście znowu w tym sweterku, ale takie małe nawiązanie. Muszę coś powiedzieć, mianowicie ten sweter mam już rok, ale powiem szczerze, że dopiero chodzę w nim od tego roku, nie? W tamtym roku w ogóle okazji nie było. Pomimo tego, że już rok leżał w szafie, więc ja słuchajcie, teraz nie chodzę na gminie non-stop. A tu widzimy Marzenę i Michasię i jakąś paczkę. Paczka? Co to za paczka? No przyszedł do nas prezent. Jestem ciekawa, co tam jest. Jestem ciekawa, co tam jest. Siadajcie, będę operatorem. A jestem też ciekawa, od kogo to jest. No to otwieramy. No otwieramy. Może na życzkę, no to otwieraj, Michasiu. To otwierajcie, a ja tu pokażę. Rupert na razie zamknięty w klatce, za chwilę go otworzymy. Rupert? Rupert, a co ja powiedziałem? Może Roger? Roger, bo wiecie, on też funkcjonuje jako Rupert, Rupcio. Rupert, Rupert, taki malutki, ale on nie lubi wychodzić z klatki jakoś, nie za bardzo mu to jest. Ale zaczął sikać powoli do kuwety i to jest pozytywne. No to uwaga, otwierałem paczkę. Pierwsze wrażenia. To nie paczka, bardziej prezent. Jest kolorowo. Ojej, coś ciężkiego. Ile tu prezentów? Tak. Dobra, to Michasia, wyciągaj. A jest kartka od kogo? Nie wiem, po kolei wyciągamy, to się dowiemy. No, słodycze. To Fifi. Zobacz, ty takie międełko w kształcie Mikołaja, fajne, pachnie z daleka. Michaśka, co ma tu? Jakiś pociąg? To jest taki pociąg. No bardzo ładny. Pociąg świętego Mikołaja. Gąbeczki. O, świąteczne gąbeczki do kąpieli. No. O, trzy. Michasia, Marzena i Marek. Okej, czekolada z takimi owocami. Maliny to są suszone? Czerwona porzeczka żurawina. Lubimy słodycze, okay, dalej. Szczególnie Marek. Ha, ha, ha. No pewnie, co to jest? Kominek aromatyczny. Tak. Aha. Czyli taka aromaterapia domowa. Zrobimy sobie, Marek, co? Mhm. Na następne Michasia wyciąga. O, to kalendarz przypomina. No właśnie, Marek miał żelki. Ale ładne.
Takie to są spinki. Takie z ten. Klamerki. Znaczy spinki, o, klamerki jest spinki, no. Klamerki świąteczne, ale od kogo jest ten prezent? Co to jest? Wow, takie aniołki słodkie. No słodkie, można jeszcze na choineczkę sobie zawiesić, no. Nie? Co są? No, świece chyba zapachowa. Zobaczymy, tak. No okay, jeszcze losujemy. Coś tu jeszcze jest. Uuu, coś ciężkiego. Jaki żel pod prysznic chyba. Tak. Też świąteczny. A, ginger cookie. Relaksujący żel. No, ale od kogo to jest? No właśnie, szukamy i nie możemy znaleźć. Kula musująca. Dobra, i ostatni. Ale ładna łyżeczka. Taka opatka. A, fajna, lubię, bo ostatnio używaliśmy takiej z Mikołajem. A teraz będzie... Ale uwaga, od kogo to jest? Szukamy chyba w tych papierach, tu chyba, w informacji o nadaniu paczki. Czekaj. Nadawca? I oto mama. Look. Czyli mama od Ajszy. Tak. No to dziękujemy bardzo za super niespodziankę i miły świąteczny prezent. Pozdrawiamy. Oczywiście ja też dziękuję za przesyłkę. Na pewno część tu jest dla mnie znaczna i to głównie część słodka. Także ja już sobie tu podzielę to. Nie ma. Marek, co ty, to nasze wspólne prezent dla całej rodzinki. Oczywiście żartowałem, że wszystko zjem sam, bo się podzielę. Tak, Marek się zawsze dzieli. No to prawda. Prawda, szczególnie w święta, jak ma dużo słodyczy, to wtedy chętnie się dzieli. A my dziękujemy Wam za oglądanie vloga, wszystkich vlogmasów, bo teraz już zaczną się tradycyjne vlogi. Co 3 dni? Tak, i przy okazji dziękujemy Wam wszystkim za życzenia świąteczne, które pojawiają się na różnych społecznościowych portalach. Kanałach na YouTubie, na wiadomościach prywatnych, także bardzo serdecznie dziękujemy. Ja Wam też dziękuję za wszystkie życzenia i widzimy się w następnym vlogu. Na razie, pa!